Dzień dobry, witam na kanale Odmładzanie na Surowo. Ja mam na imię Mariusz. Dzisiaj zajmiemy się sodą oczyszczoną. Soda oczyszczona, która bardzo często jest traktowana przez tak zwanych naturopatów, czyli osoby, które teoretycznie powinny naturalnie wskazywać naturalną drogę do uzdrawiania, jest traktowana jako cudowny lek. Wiele się na ten temat mówi, rozmawia, wiele osób sobie myśli, Boże, przecież to jest takie tanie, dlaczego my tego nie używamy? I po prostu zaczyna z tym eksperymentować. Zajmiemy się dzisiaj niebezpieczeństwami, potencjalnymi korzyściami, ale tak naprawdę chciałbym się zająć tym, w jaki sposób ładuje się tak naprawdę nas w kanał finansowy, w jaki sposób obciąża się nasze portfele, sprzedając po prostu jakieś gówno. Także dzisiaj będziemy rozmawiać na temat niebezpieczeństw i korzyści sody oczyszczonej. Nie wiem, czy wiesz, że ciało nasze produkuje sodę oczyszczoną. Tak można nazwać ten związek. Jest to wodorowęglan. Jest to związek, który, uwaga, jest produkowany przez trzustkę. Jest to związek, który jest produkowany po to, abyśmy, uwaga, mogli zneutralizować kwas żołądkowy, który trafia do jelita cienkiego. Jeśli mamy dobrze pracujący kwas żołądkowy, pH żołądka jest pomiędzy 1 a 3, wtedy mamy odpowiednie trawienie, zaczynamy proces trawienia tak naprawdę w żołądku. Kwas w żołądku musi być dość kwaśny, po to, żebyśmy mogli zabić różnego rodzaju patogeny, jakieś drobnoustroje, które nie powinny się dostać, ale głównie po to, żebyśmy mogli zacząć wchłaniać minerały, witaminy, ale też rozkładać białka, bo mamy taki enzym, na przykład pepsyna, która potrzebuje pH żołądka pomiędzy 1 a 1,5, także bardzo, ale to bardzo niskie zakwaszenie żołądka. I tutaj w momencie, kiedy ta zawartość żołądkowa wpadłaby na przykład do jelita cienkiego i nie zostało to tam zneutralizowane poprzez żółć, którą produkuje wątroba, a jakby uwalnia pęcherzyk żółciowy, jak również przez trzustkę, no to moglibyśmy mieć problem, ponieważ taki bardzo zakwaszony, taka bardzo zakwaszona zawartość żołądkowa niestety nie może się przedostać przez nasze jelita. Musi to być wysokie pH. W momencie, kiedy pojawia się właśnie ta soda na przykład, czyli ten wodorowęglan w naszym układzie pokarmowym, to bardzo szybko się to neutralizuje i taka zawartość nawet może wzrosnąć do 7, 7,5, nawet 8 pH. Także wyobraź sobie, z 1 do 8 wzrasta dzięki właśnie temu, że nasze ciało ma wspaniały system wbudowany neutralizacji tego kwasu. Ale to, że nasze ciało produkuje coś w postaci sody oczyszczonej, oznacza, że my mamy to zjadać? No właśnie. Jakie są potencjalne korzyści? Okazuje się, że jest takie kilka potencjalnych korzyści spożywania takiej sody oczyszczonej, chociaż ja totalnie tego nie polecam, ale są potencjalne korzyści. Na przykład zauważono, że można poprawić wytrwałość, wytrzymałość atletyczną poprzez to, że jest jakby łatwiejsze uzyskanie tlenu do komórki. Czyli ten tlen jest łatwiej jakby mobilizowany i dużo łatwiej możemy wytworzyć energię, tak? Także to zauważono. Są jakieś takie ala badania, ala jakieś stwierdzenia lekarzy. Zwłaszcza jest taki jeden słynny lekarz na internecie, który od lat już chodzi, jego wywiad o tym, jak on opowiada, w jaki sposób leczono raka właśnie sodą oczyszczoną poprzez wstrzykiwanie sody oczyszczonej w okolice guza. I tutaj to może mieć troszeczkę sensu. Dlaczego? Dlatego, że środowisko wokół zmian nowotworowych jest bardzo kwaśne. Sam nowotwór jest bardzo alkaliczny, natomiast on znajduje się w takim kwaśnym środowisku, dlatego może sobie korzystać z fermentacji, na przykład, żeby się odżywiać w tym zakwaszonym środowisku. Jeśli wpuścilibyśmy sodę bezpośrednio w okolice guza, to teoretycznie można by było założyć, że ta soda zneutralizuje to środowisko, czyli można by było założyć, że taki nowotwór mógłby się zwinąć. Ale jeśli by tak było, to dlaczego tego nie stosujemy? Dlaczego tak wiele osób stosuje zupełnie co innego i umiera na leczenie raka? Soda oczyszczona na pewno została przetestowana przez naszych dziadków, pradziadków w przypadku wysypek skórnych, jakichś alergii. Ja również pamiętam takie sytuacje z dzieciństwa, jakieś tam były momenty, gdzieś tam coś na skórze się pojawiało. Stosowało się sodę oczyszczoną. No i jeśli ktoś miałby silne zapalenie zatok, to również może w jakiś sposób tej sody oczyszczonej troszeczkę wciągnąć do środka i to zneutralizuje, troszeczkę załagodzi takie silne, ja tu mówię o bardzo silnym zapaleniu, zatok. Ale czy to jest wystarczające, żeby zażywać właśnie sodę? No powiem Ci, że raczej nie, ponieważ dużo więcej jest niebezpieczeństw związanych ze spożywaniem sody oczyszczonej. Inaczej
Baking soda tak naprawdę, tak? Bo używa się tego do pieczenia. Jakie są przede wszystkim niebezpieczeństwa? Rozchwianie pH żołądka. I to jest coś, co jest bardzo ważne, co przez wiele osób tak naprawdę na świecie jest niezrozumiałe i nie praktykują niczego, aby poprawiać sobie właśnie kwas żołądkowy. Owszem, jeśli ktoś ma silny atak zgagi czy refluksu, jeśli weźmie łyżeczkę sody oczyszczonej, może złagodzić na chwilę jakby ten atak, może poczuć ulgę. Albo jeśli ktoś ma, nie wiem, wrzody żołądkowe, jeśli na chwilkę, na jedną łyżeczkę czy pół łyżeczki sody oczyszczonej spożyje, to może na chwilę złagodzić jakiś ból. Ale to jest chwilowe, to niczego nie leczy. To jest tak jakby zażywanie pigułki na złagodzenie objawów. Nic nie wyleczyłeś, ale na chwilę pozbyłeś się bólu. Wiele osób tego nie rozumie i nadal to w ten sposób wykorzystują, lecząc jakby sobie na przykład refluks czy zgagę. A my tak naprawdę potrzebujemy działać odwrotnie. My potrzebujemy dokwasić żołądek, aby zlikwidować zgagę czy refluks. Ale jeśli ktoś na przykład ma wrzody żołądkowe, no to wiadomo, że nie potraktujemy tego octem, bo będzie jeszcze bardziej piekło. Wtedy dużo lepiej działa na przykład sok z kapusty na świeżo wyciskany i łagodzi nam te wrzody. To, co mnie jakby zastanawia, jednocześnie zatrważa, to jest to, że dajemy złudne nadzieje dla pacjentów chorych na raka. To są złudne nadzieje. Wiele osób zaczęło spożywać sodę, nie rozumiejąc, że soda, kiedy trafia do naszego żołądka, ona wraz z kwasem żołądkowym straci całą swoją alkaliczność. I kiedy już trafi do naszego jelita cienkiego, czy już później trafi do naszego układu krwionośnego po to, żeby teoretycznie być rozniesiona w różnych częściach naszego ciała, to ona nie ma już swoich właściwości. To nie jest coś takiego, że w naszym żołądku coś niepostrzeżenie się przesunie i popłynie dalej, można dalej z tego korzystać. Także spożywanie, picie, jedzenie sody oczyszczone nie ma totalnego żadnego sensu, a dodatkowo jeszcze coś, co naprawdę jest, ja się na to nie zgadzam, dajemy złudne nadzieje takim pacjentom chorym na raka, że to im pomoże. I tutaj nie zgadzam się z wieloma osobami na internecie, które zachęcają do tego, żeby taką sodę oczyszczoną wprowadzić do swojego organizmu. Nie robilibyśmy tego, inaczej, nie robiłbym bym tego, jeśli faktycznie miałoby to działać, to wierzę w to, że ludzkość już dawno by to stosowała i nie umieralibyśmy po prostu na raka. To, co jest również bardzo dużym niebezpieczeństwem, to jest związane oczywiście z pH żołądka, to jest osłabienie wchłaniania. Jak już mówiłem, pepsyna potrzebuje bardzo niskie pH, w granicach od 1 do 1,5. I jeśli nie masz tego odpowiedniego pH w żołądku, bo na przykład zażyłeś sodę, bo na przykład spożywasz tą sodę nagminnie, to niestety nie jesteś w stanie trawić białek i możesz mieć właśnie brak tych składników odżywczych, ale nie tylko, bo wiele minerałów czy witamin potrzebuje bardzo niskiego pH. I to, co jest najważniejsze z tego wszystkiego, to nie jest lekarstwo. To nie jest lekarstwo, to jest oszustwo marketingowe. Jeśli złagodzi pewne jakieś tam chwilowo objawy, to wcale nie oznacza, że coś zostało wyleczone. I tak naprawdę nie powinniśmy po to sięgać. Ale szczególnie chciałbym dzisiaj, żebyśmy zwrócili uwagę na bardzo ważną rzecz. Szczególnie uważaj na sprzedawców suplementów, bo ci sprzedadzą ci gówno w pazłotku za gigantyczną kasę. I zobaczmy teraz, jak to się odbywa. Zobacz, mamy tutaj taką sytuację, że najpierw zastanówmy się nad tym, co to jest właśnie za związek, czyli co to jest ta soda oczyszczona. Wodorowęglan sodu, czyli NaHCO3, zwany sodą oczyszczoną, jest to główny składnik proszku do pieczenia, stosowany jako środek spulchniający i pianotwórczy oraz dodatek. I możemy to w ten sposób spożywać. Ale zobacz, mamy tutaj taką stronę, która się nazywa Bezpieczna Suplementacja. Klikamy sobie na tą stronę i zobacz, tutaj mamy sytuację, że ktoś nam sprzedaje, uwaga, wodorowęglany, potas plus sód, za 59 zł 90 groszy za pół kilograma, 455 gram. Ktoś powiedział, no i co ci do tego? No chciałbym ci powiedzieć, że 1 kg sody oczyszczonej, tutaj zobaczymy na następnej stronie, zobacz, soda oczyszczona, kilogram sody oczyszczonej kosztuje 5,80 zł. Natomiast jeśli dasz się złapać suplemenciarzom na ich opowieści na temat działania sody oczyszczonej, nie wiesz, co to jest, jaki to ma związek chemiczny, że to jest wodorowęglan, możesz zapłacić za to 20 razy więcej.
ponieważ tutaj za pół kilo płacisz 60 zł, plus oczywiście koszty przesyłki. I to nie chodzi o to, że chcę kogoś napiętnować, tylko chcę Ci pokazać, w jaki sposób cały czas Ci oszukują. Najpierw sprzedają Ci informację, że coś Cię uleczy, dadzą Ci złudne nadzieje, a potem Ci to jeszcze sprzedają za olbrzymie pieniądze. I to trzeba piętnować, to trzeba zlikwidować z tego świata rzekomej naturopatii. To nie ma nic wspólnego z naturopatią. To są po prostu zwykli oszuści, sprzedawcy suplementów, którzy chcą rzekomo pomagać swoim pacjentom, a wyciągają od nich setki, jeśli nie tysiące złotych miesięcznie, po to, żeby dawać im złudne nadzieje, a ci pacjenci i tak umierają. I tak chciałem w ten sposób powiedzieć Ci parę słów na temat sody oczyszczonej. Zrobić co zechcesz, możesz stosować, bo powiesz, że Twój dziadek stosował i żyje. Być może tak było, ale to nie jest lekarstwo. To nie jest lekarstwo na Twoje problemy. Jeśli chcesz wyzdrowieć, zastanów się nad tym, co potrzebujesz przestać robić, aby wyzdrowieć, a nie to, co masz wziąć, tym bardziej sodę oczyszczoną. I to nie ma znaczenia, że Twoja trzustka produkuje coś w postaci sody oczyszczonej i to nie oznacza, że teraz musisz po prostu to brać. Bo zanim coś dotrze do trzustki, musi przejść przez żołądek. Także soda oczyszczona została zniszczona w żołądku i nie ma żadnego znaczenia, czy trafiła do Twojego żołądka. Korzyści żadnych, że trafiła do Twojego żołądka. Po prostu one nie istnieją. To wszystko jest fikcja literacka. Mam nadzieję, że Ci to pomoże zrozumieć, jak to działa. Ja mogę zająć się wieloma tego typu specyfikami, ale to chyba nie o to chodzi. Chcę Ci pokazać coś bardzo takiego oczywistego, abyś mógł po prostu uważać, abyś mogła uważać na to, co bierzesz. To tyle na dzisiaj. Dzięki za wszystkie paluszki i serduszka. Podziel się z innymi. Niech inni też nie dają się wkręcić w te ściemy marketingowe i sprzedaży na internecie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.